Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że tak zwana sprzedaż bankowa, czyli power of sale, nie jest wcale taką dobrą okazją? Taka sprzedaż ma wiele obwarowań, a my tego typu kwestie chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Następna część programu łączy się z postacią świętego Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin obchodziliśmy 18 maja. Przed 6 laty, 20 maja 2014 roku w Mississadze odbyło się przedstawienie monodramu w wykonaniu aktorki Teatru Starego w Krakowie Haliny Kwiatkowskiej, która była szkolną koleżanką Karola Wojtyły, późniejszego papieża i świętego. Spektakl powstał w oparciu o jej książkę pod tytułem Wielki Kolega, w której Halina Kwiatkowska opisuje m.in. wspólne lata w gimnazjum w Wadowicach i fascynację teatrem, gdyż oboje grywali w szkolnych przedstawieniach. Później studia na polonistyce, dojrzewanie Karola Wojtyły do kapłaństwa, jego pracę duszpasterską w Polsce, a w końcu okres pontyfikatu. Przedstawimy Państwu rozmowę, którą z przebywającą 6 lat temu w Kanadzie Haliną Kwiatkowską, przez wiele lat będącą również wykładowcą w krakowskiej szkole teatralnej, przeprowadziła Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niedawno przeżywaliśmy wielkie wydarzenie, jakim była kanonizacja Jana Pawła II. W tej chwili gościmy w Kanadzie niezwykłego gościa. Jest z nami pani Halina Kwiatkowska, aktorka, pisarka, wieloletni pedagog Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a przede wszystkim przyjaciółka Jana Pawła II. Ta przyjaźń trwała 72 lata. Pani Halino, nie sposób nie zadać tego pytania. Wszyscy jesteśmy na pewno bardzo ciekawi. Jaką osobowością był młody Karol Wojtyła jako chłopiec w tych czasach szkolnych, kiedy się poznaliście i w jaki sposób te pasje, pasja do literatury polskiej, do teatru, jaki miała wpływ na jego przyszłą osobowość papieża? Poznaliśmy się w Wadowicach. Mój ojciec był dyrektorem gimnazjum, ja byłam w Żeńskim, ale robiliśmy razem szkolny teatr z wielką pasją. On miał lat 15, a ja miałam lat 14. I pierwsze nasze poznanie to była Antygona Sofoklesa. Ja Antygona, on Hajmon, mój narzeczony. I tak się to zaczęło. Ta pasja teatralna trwała do pierwszego roku wspólnej polonistyki w Krakowie, no a potem wybuchła wojna i u niego się wszystko zmieniło. W tych Wadowicach on był chłopcem odrębnym. I właśnie trudno mi wytłumaczyć, na czym ta odrębność polegała. Nie miał matki, nie miał brata, miał ojca tylko. Siedział bardzo dużo w domu. I uczył się języków, i czytał książki filozoficzne, które dla nas były abrakadabra. I był chłopcem lubianym, mimo że wszyscy koledzy jego mówią, że nie pozwalał odpisywać zadań, a że świetnie się uczył. Był chłopcem szanowanym.
Raz się tak zdarzyło, mówili koledzy jego, bo razem zdawaliśmy w tym samym roku maturę, w 1938, że przy nim na pauzie jeden z chłopców wyraził się nieprzyzwoicie. To go po prostu sprali. Taki on miał jakiś fluid, czy jak by to nazwać. Wysportowany, bardzo się udzielał. Ja z tych okien gimnazjalnych widziałam, jak zawsze jest broni bramki jako gracz w szczypiorniaku. Ale ta odrębność, o której wspomniałam, to chyba polegała przede wszystkim na tym, że był tak niesamowicie pobożny. To ojciec w niego wpoił tę pobożność. I ta pobożność w tych Wadowicach dziesięciotysięcznych wtedy była widziana, bo on jako młody chłopak w swojej ulubionej kaplicy w parafialnym kościele, w kaplicy Matki Boskiej, modlił się leżąc z krzyżem. Młody chłopak. To nie było przecież normalne. To było takie jakieś niespotykane. Chłopcy mówili, że jak się umawiali u niego w domu, żeby się razem uczyć, to on w drugim pokoju kazał na siebie czekać, bo się bardzo długo jeszcze modlił głośno. Też rzecz właściwie dość rzadka. A pogodny. Graliśmy nie tylko te Antygony, ale Śluby Panieńskie, gdzie on grał Gucia, zakochanego w Anieli, tego Gucia Szaławiłę, Komśnika, i zagrał to mimo tej swojej powagi niezwykle komediowo, dowcipnie. Mieliśmy szalone powodzenie z tą sztuką w tych Gładowicach w Sokole, w budynku, który był taki dostępny i miał dużą widownię i dużą scenę. Cóż jeszcze o nim można powiedzieć? Że był konkurs recytatorski. To on, mając 15 lat, wybrał Norwida i mówił wiersz, to nie wiersz, poemat filozoficzny, szalenie trudny. I ja właściwie tyle lat, ja to pamiętam, i on mi tego Norwida jak gdyby rozjaśnił. Tak, że ja zrozumiałam tę właśnie filozoficzną poezję tego trudnego poety. Bardzo niezwykłym momentem waszej przyjaźni był okres studiów polonistycznych i powstania teatru rapsodycznego, tajnego teatru, który działał podczas okupacji. Proszę powiedzieć też, bo wtedy nastąpił ten moment, kiedy Karol Wojtyła zdał sobie sprawę, że nie chce być aktorem, a że chce być księdzem. To były dwa momenty, które ja zauważyłam. Pierwszy to był na pierwszym roku polonistyki, na końcu, kiedy była taka tablica w holu, gdzie było napisane wszystko, co nas czeka na drugim roku, do czego nie doszło, no bo wybuchła wojna. I on czytał to przy mnie, te tablice, kto nas będzie uczył, w jakiej sali, i przejechał tak kciukiem, ja to doskonale pamiętam, i mruknął pod nosem: nie, to nie jest to. I to wtedy ja nie wiedziałam, o co jemu chodzi. A jednak on już wtedy czuł, wiedział, czy myślał, że to nie jest droga jego życia, ta polonistyka. A jak wybuchła wojna, i robiliśmy w piątkę tajny teatr poezji, teatr słowa, teatr rapsodyczny,
to on z wielką pasją się oddał na początku tego, ale w 1942 roku na próbie naszej w jego domu w Krakowie, bo on był sam już bez ojca, on powiedział, że musi tę naszą piątkę zawiadomić, że nie będzie aktorem, tylko właśnie zaczyna tajną teologię. I muszę powiedzieć, że dla nas to w ogóle nie był szok, bo myśmy cały czas byli świadkami tej jego naprawdę ogromnej pobożności. W swojej książce wspomnieniowej poświęconej Karolowi Wojtyle, zatytułowanej Wielki Kolega, pisze pani bardzo szeroko o tym, jak wyglądały wasze wspólne jubileusze, jak razem świętowaliście rocznicę matury. I to już było w czasach, kiedy Karol Wojtyła, Jan Paweł II był papieżem. Spotykaliście się na Watykanie. Bardzo piękne wspomnienia. Chciałam, żeby pani kilka słów opowiedziała o tym, jaki był jego stosunek do was, do swoich kolegów z dzieciństwa, ze wczesnej młodości, kiedy już był papieżem. Jak pani przeżyła ten moment kanonizacji? Więc najpierw o tym jego stosunku do naszej maturalnej klasy wadowickiej. Od początku on ten kontakt z nami miał bardzo silny i można nawet powiedzieć butnie, że on nas więcej niż lubił, bo kiedy przyjeżdżaliśmy do Watykanu, zawsze na 8 dni, przy różnych rocznicach naszych, to on był tak zadowolony, tak ciepły, tak gościnny, tak wypytywał się o wszystko. Nawet w ostatniej pielgrzymce, tu z kolei w Krakowie, to on no, ledwo mówił i ledwo chodził. To było coś okropnego. A jak on był uśmiechnięty, jak wypytywał o nasze życie, jak się cieszył, że jest z nami razem. I nawet tak błotnie powiedział, wiecie co, z nas wszystkich to ja jeden nie jestem na emeryturze. No, ale to był ostatni raz, kiedy właśnie on nas zaprosił na kolację w przeddzień swojego odlotu z Krakowa do Watykanu. I teraz pani pytała o kanonizację. Ja muszę powiedzieć, ja nawet nie wiem, czy to się powinno takie rzeczy wyjawiać. Ja się modliłam do niego od dawna. I teraz tak samo. A jak się dowiedziałam, że on został świętym, to przecież myśmy się tego spodziewali. Myśmy tak niecierpliwie tylko czekali na tę kropkę, na i. I teraz tak samo. Tak samo się modlę za niego i do niego, jak wtedy, kiedy jeszcze nie był święty.